Cześć, nazywam się Karol Mozolewski, a to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu omijamy. Dużo się działo w tym tygodniu, zaczynamy. I to od razu z grubej rury. Bytomianie, mieszkańcy Bytomia, bytomianki, wszyscy mieszkańcy Bytomia, czy wy widzicie, że wy mieszkacie w mieście miłości? Jestem prezydentem miasta Miłości. Komlecie, bądź z niecierpliwością, weź samo tylko serce, a resztę patrzy na miejscu. Jest prezydentem miasta miłości. Spotkamy się wkrótce, bo rzędzie przyjemności. Nie ma tu kolejek, każdy jest numerem. I to super, żeby to pięknieje, że powstają takie miejsca. Fantastycznie, ale ja to jeszcze powtórzę, żeby wybrzmiało. Jestem prezydentem w mieście miłości. Spotkamy się wkrótce w Urzędzie Przyjemności. Przecież to brzmi jak zapowiedź stręczycielstwa, że ludzie, którzy przyjdą do tego urzędu, czekając w kolejce będą mieli do wyboru albo 50 twarzy graje do poczytania, na pewno będą bombunierki, wiecie, takie czekoladki w kształcie serduszka, albo dla bardziej oldschoolowych może harlekiny. No jak słyszę, że on śpiewa w Urzędzie Przyjemności, że tam się spotkałem, to ja wiem, że ja nie chcę stawiać tej altany. Najwyżej postawię ją na dziko, wlepił mi mandat, spoko, ale boję się, że jak miałbym pójść po pozwolenie na wybudowanie takiej altany, to trafiłbym na niego albo kogoś z jego ludzi, którzy by zapytali mnie, A jak bardzo ci zależy, przy przystojniaczku, na tej altanie. I na tym zezwoleniu. No i najważniejsze, gdzie jest reszta piosenki? No ale jeżeli chodzi o Miasto Miłości, to... to bytom nie ma podjazdu do tego. Bartłomiej Stawiarski, burmistrz Namysłowa, który w tym tygodniu odpowiada za segment Patrzcie, jak w Ordo-Juris ma kłopoty. I to przez to, że on wprowadzał własne zasady Miasta Miłości. Jak ustalili dziennikarze portalu Opolska 360, Bartłomiej Stawiarski, burmistrz Namysłowa, miał kilka lat temu mieć romans z dziewiętnastoletnią starzystką. Od razu wpadło mu w oko i tak od słowa do słowa zaczęli razem malować pejzaże nago. No i spotykali się albo w biurze poselskim przy pomniku Nike, albo w biurze senatorskim, ponieważ pan Bartłomiej był chyba już był wschodzącą gwiazdą, wielką postacią w PiSie, która miała odmienić tę partię i pokazać, że proszę bardzo. To są nasi, młodzi, fajni, dzielni, walczący o polskie ludzie. Którzy mają na sztandarach polską rodzinę. Tak ogólnie polską, bo o tym, że on ma swoją, to raczej zapomniał. No to teraz, żeby to uporządkować. Dlaczego dziewczyna wdała się w taki romans? Bo była młoda, tak to tłumaczy. Bo on był ważną postacią, bo taka ważna postać zainteresowała się taką zwykłą dziewczyną. Zawrócił jej w głowie. I uwaga! Była starzystką, a on obiecywał jej pracę. Dlaczego w takim razie teraz się odwróciła i teraz to wszystko wyciąga? Po pierwsze, dlatego, że nie załatwił jej tej sprawy, a po drugie. I tutaj w ogóle wychodzą petardy i smaczki tej sytuacji. Po pierwsze, stanowisko, które miał jej obiecać, to praca na miejskim basenie, jak już zostanie otwarty. A po drugie, no i burmistrz oczywiście zaprzecza, że to prowokacja i to wszystko jest wymierzone w niego, jako w kandydata PiSu. To zostało obalone, ale o tym za chwilę, ponieważ stwierdził, że o, nic na mnie nie macie do dziennikarzy. Zaczął ich straszyć pozę, a dziennikarze wtedy wyjęli screeny z jego rozmów z tą dziewczyną. I najlepsze, że z jakiegoś powodu. Te akurat część rozmowy prowadzili po niemiecku. Ona pisze, czekaj zrobię. Zakładam, że prosiło o fotkę, bo po chwili dostaje zdjęcie jej pośladków. Na co ona pyta go, czy za nią tęskni. On odpowiada, że tak. I pyta, kto zrobił to zdjęcie. Wiecie, takie trochę zazdrosny. Na co ona odpowiada, mam wygiętą rękę, durniu. To jest ten eksperyment procesowy, teraz przeprowadzam i tak da się, jeżeli masz młode, zwinne biotra to się da. I jeszcze w pisie mogą mu wybaczyć zdradę. Czy to z kobietą, czy z mężczyzną, oni mają różne preferencje, ale... Po niemiecku, w języku przebrzydłego wroga, tego nie wybaczą mu nigdy. To jest ten jeden most na odrze za daleko. No i oczywiście Burmistrz się wkurzył, powiedział, że o, to jest wszystko ustawione i stwierdził, że jest to ustawione przez jego przeciwnika politycznego, który nazywa się Marcin Biliński. Na co Marcin Biliński powiedział: "Ej!" Mnie w to nie mieszaj. Jeżeli tak uważasz, to spotkamy się w sądzie. Spotkali się w sądzie i w efekcie burmistrz musi go przeprosić, ponieważ Marcin Biński nie miał z tym nic wspólnego. Do tego działacze Polski 2050 zawiadamiają w tej sprawie prokuraturę, bo tam jest w tle więcej zarzutów. Bo Stawiarski ujawnił dane tej dziewczyny, a prawnik z urzędu miasta straszy jej rodzinę. Możecie powiedzieć, ej, hola, hola, Karol, dlaczego w takim razie, skoro jest pewien tego, że jest to manipulacja i że nic takiego nie miało miejsca, nie pozwie dziennikarzy w trybie wyborczym, który każe sądowi rozpatrzeć sprawę w ciągu 24 godzin? Ano dlatego, że dziennikarze weszli w posiadanie również nagrań audio, których ja na szczęście nie mam. Na szczęście, bo przynajmniej ten odcinek nie będzie miał poobcinanych zasięgów przez YouTube. A dziewczyna zaczęła go nagrywać, kiedy poczuła, że ich romans się troszeczkę rozjeżdża, a on nie ma zamiaru dotrzymać obietnicy tej pracy na basenie. Tylko pozostaje wciąż to jedno pytanie. Dlaczego po niemiecku? To nie jest romantyczny język. Zróbmy kolejny eksperyment procesowy. Ja dzisiaj w ogóle robię bardzo dużo pracy za sąd i za prokuraturę. Posłuchajcie, jak po niemiecku brzmi zdanie Wyglądasz dziś zjawiskowo, rozświetliłaś ten pokój. Du siehst heute aus. Du hast diesen Raum erleuchtet. A jak brzmi zdanie Wymiana wału korbowego będzie dopiero na wtorek. Die Kurbelwelle wird am Dienstag ausgetauscht. W kwestii romantyzmu tu nie słuchać żadnej różnicy. A w Krakowie, dokładnie na Ruczaju, spore szanse w wyborach samorządowych ma ten, kto ujarzmi proboszcza z osiedla Chmieleniec. Otóż niedawno zawisł tam nowy dzwon, który codziennie o 21.37 bije i to z pełną mocą, skutecznie informując mieszkańców, że o tej godzinie zmarł Jan Paweł II. Albo młodych ludzi, którzy Boga w sercu nie mają i wyszli właśnie na piwo, uświadamia, że jest właśnie godzina na to, żeby wypić szota. Mhm. Ci bezbożnicy taką mają tradycję. No i są obrońcy proboszcza i są przeciwnicy. Ci przeciwnicy proboszczej, tego dzwonu i tej dzwonnicy stworzyli petycję i poszli do proboszcza i poprosili, że może by jednak przestać. Wysłali tam nawet jakiegoś średniego miejskiego, no co proboszcz odpowiedział, że spoko, spoko, dosłownie powiedział, że dajmy ludziom czas, oni się przyzwyczają. Sprytne zagranie przy obecnym odpływie wiernych z kościoła, takie niemalże wizjonerskie. Pojawiło się, moi drodzy, zarzewie kolejnego konfliktu międzynarodowego. Tym razem my Kontra Słowacja, a dokładnie Słowaccy górale. Otóż tamtejsi Słowaccy górale postanowili podebrać turystów naszym zakopiańskim góralom i to kangurem. Na jednym ze stoków zauważono kangura. Na stoku. Co robił kangur na stoku w słowackich Tatrach? No skakał, co ma robić kangur. Taka atrakcja, ale chwilowo już go odłowili. Są jednak ludzie małej wiary, którzy na informację, że widzieliście kangura na stoku w Tatrach zaczną pytać, a który to jest dzień melanżu kolego? To dobra wiadomość dla tych, którzy z lubością walczą ze swoimi komórkami nerwowymi na wiele kreatywnych sposobów. Naukowcom udało się osiągnąć coś, co do tej pory było niemożliwe. Udało im się zregenerować komórki nerwowe. Stworzyli sztuczne środowisko dla komórek macierzystych, naśladujące naturalne środowisko komórek w mózgu. A więc mówiąc wprost, zrobiono pierwszy krok w kierunku leczenia mózgu. Mówi tutaj o udarach mózgu, o fizycznych uszkodzeniach mózgu czy o leczeniu stwardnienia rozsianego. No ale to dopiero pierwszy krok, a mówimy tu o długim maratonie. No ale to jest dobra wiadomość. Swoją pracę rozpoczęła już Sejmowa Komisja do Spraw Afery Wizowej i jest lepiej niż się spodziewałem. To, żeby was wcześniej wprowadzić w ten lunapark atrakcji, to co się już do tej pory wydarzyło? No więc według ustaleń dziennikarzy i śledczych, poprzedni rząd za pieniądze załatwiał nielegalne wizy imigrantom bez żadnego trybu. Imigrantom, którzy w normalnych okolicznościach nigdy wizy by nie dostali. Proceder został zorganizowany przez kierownictwo MSZ-u. Za załatwienie w polskim konsulacie wizy do państw strefy Schengen ogromne pieniądze miał brać m.in. Edgar Kobos, zaufany pracownik Michała Wawrzyka, wiceministra spraw zagranicznych. I o tym procederze musieli wiedzieć wszyscy najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy, ponieważ Edward Kobus miał założony podsłuch. Długo jednak z tym nic nie robiono, aż Amerykanie odkryli u siebie nielegalnych imigrantów, którzy byli przerzucani właśnie przez Polskę, przez, przez polski MSZ. Podobnie zresztą jak kraje strefy Schengen, które zauważyły u siebie wzrost imigrantów, których nie powinno tam być, nielegalnych, którzy przybyli przez Polskę. Więc, aby sprawę uciszyć, aresztowano Edgara Kobosa, a Michał Wawrzyk, wiceszef MSZ-u, został zdymisjonowany i wykreślony z list wyborczych PiSu. Stał się bardzo śmierdzącym jajem. No a sprawa została nagłośniona w trakcie kampanii wyborczej, no bo z jednej strony Zjednoczona Prawica straszy imigrantami, że jeżeli odejdą od władzy, zostaną odsunięci od władzy, no to Polska zalają imigranci, przy czym sami za pieniądze ściągają nielegalnie tych imigrantów. No i ruszyły teraz przesłuchiwania. Przed komisją, Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Szanowni Państwo, nazywam się Edgar Kobos i dzisiaj pierwszy raz wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku. Dzisiaj w związku z obradami Sejmowej Komisji Śledczej po raz pierwszy publicznie zabieram głos w sprawie nazwanej przez media aferą wizową. Dlatego że uważam, że za pośrednictwem Sejmowej Komisji opinia publiczna. Powinna mieć możliwość poznania prawdy o tej aferze. Ta afera jest jednak faktem. A ja, ja jestem jedną z wielu osób, które w niej uczestniczyły. Mam również wiedzę odnośnie metod i sposobów, do jakich, z jakich korzystali ludzie zatrudnieni w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby wymuszać wydawanie wiz na konsulach rozsianych po, w placówkach dyplomatycznych, tak naprawdę po całym świecie. I ci ludzie podlegali pod Zbigniewa Rała i Piotra Wawrzyka. No i w związku z tym, że w prokuraturze toczy się postępowanie przygotowawcze, Edward Kobos nie może podać szczegółów, ale powiedział tyle, że wystarczy zakreślić obraz sytuacji, zarysować go. A wygląda on tak, że za wszystkim miał stać szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, Zbigniew Rał i jego zastępca Michał Wawrzyk oraz wielu innych szeregowych pracowników MSZ-u. Ale mieli problem z konsulami, którzy stawiali opór, nie podobało im się to, robili im pod prąd, w związku z czym wymyślili na to sposób. Jak to obejść? Bo jak wyglądał taki przerzut załapówki na przykładzie jednego z przerzutów hindusów? Otóż w połowie listopada 2022 roku do konsulatu wpłynęła z polskiego MSZ-u lista kilkudziesięciu hindusów, którzy mieli otrzymać wizy do strefy Schengen w ekspresowym tempie, bo to członkowie ekipy filmowej. A termin zdjęć, no już za chwilkę. Był też mail od Wawrzyka o treści. Ważna rzecz to jest ekipa filmowa. I dopisek od pani dyrektor z jego gabinetu przekazuje prośbę pana ministra. Proszę o ich przyjęcie i sprawne przeprowadzenie spraw. No i wzbudziło to podejrzenie ówczesnego konsula polskiego w Mumbaiu, Damiana Iżyka, który stwierdził. To trochę śmierdzi. Powinienem sprawdzić tych ludzi, którzy się ubiegają o wizy. Pojechał tam i sprawdził. Okazało się, że to byli zwykli ludzie, zwykli hindusi, którzy zapłacili Edgarowi Kobosowi po 10 tysięcy euro za załatwienie takiej wizy. I nie było żadnej ekipy filmowej. Człowiek, który miał być choreografem, nie potrafił tańczyć, a producent, znaczy ktoś, kto miał być producentem, okazał się być rozwodzicielem warzyw, który nawet nie wiedział, jak ma tytuł film, który miałby produkować. No i skoro konsulowie utrudniali ten proceder, nielegalny proceder MSZ-owi, to MSZ stwierdził, że obejdzie ten problem. No i szef MSZ-u, jego zastępca, czyli Zbigniew Rau i Michał Wawrzyk powołali dwa centra wizowe. Jedno w Łodzi, a drugie w Kielcach, czyli okręgach wyborczych, z których się wywodzą. Były wiceminister i były minister. Dzięki tym centrom chcieli ominąć konsulów, a dogadać się bezpośrednio z wojewodami z PiSu. Centra zostały uroczyście otwarte, ale nie zdążyły na szczęście się rozpędzić. Tylko, że PiS ma zawsze opcję C. Przesłuchania przed komisją pokazały, że imigranci byli wpuszczani hurtowo innymi kanałami. Chodzi o przyznawane tysiącami pozwolenia na pracę dla cudzoziemców, ale przyznawane przez wojewodów. No i taka uproszczona forma pomija weryfikację kandydata przez konsulat. Robi to wojewoda. Absolutnym rekordzistą w wydawaniu tych pozwoleń był ówczesny wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Ciekawostka? Kandydat PiS na prezydenta Warszawy. Zdaniem posła Szczerby w tym urzędzie była prawdziwa hurtownia pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. Ale nie tylko skala była szokująca. Pozwolenia były wydawane na pracę w nieistniejących firmach. Od razu było wiadomo, że to jest lewizna, i podwładni bocheńskiego, wojewody bocheńskiego chcieli z tym pójść i poszli z tym do służb i do ABW, przy czym służby i ABW powiedziały, że dobra, dobra, to nie jest pilne. I nic z tym nie zrobili. Dlaczego? No bo służby podlegały podpis. Tylko w 2022 roku było to 40 tysięcy pozwoleń na pracę dla cudzoziemców z takich krajów jak Indie, Pakistan, Uzbekistan czy Nepal. Czyli krajów, które podlegały pod Edgara Kobosa. Dodatkowo bo to jeszcze nie jest wszystko są jeszcze inne kanały, inne sposoby. W 2021 roku rząd Morawieckiego uruchomił specjalny program uproszczonych wiz. Obcokrajowcy, początkowo z Białorusi, mogli przyjeżdżać do Polski bez pozwolenia na pracę. Następnie program ten rozszerzono na obywateli innych krajów, w tym Rosję. W sumie wydano zgodę na przejazd do Polski 84 tysiącom migrantów, w tym ponad 3 tysiące z Rosji. Ale do Polski przyjechało tylko 13 tysięcy. Reszta wyparowała. Podsumujmy wszystko, co wiemy na razie do tej pory. Za czasów PiSu, za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, w msz istniała mafia wizowa, która zajmowała się ściąganiem nielegalnych imigrantów. Obejmowała ona polityków i urzędników na najwyższych szczeblach. Jeżeli chodzi o skalę tego procederu, no to oczywiście na razie tego nie wiemy. Mam nadzieję, że nie jest to liczba, o której mówił Tusk podczas kampanii, ale na pewno nie, jest to, nie są to jednostkowe przykłady, o których mówił Kaczyński, mówiąc, że o to, to nawet nie jest aferka. Mówimy na razie o kilkudziesięciu tysiącach, a to jest dopiero początek prac. Stworzono cały system w strukturach państwa do tego, aby ściągać nielegalnie tych imigrantów, z pominięciem tych urzędników, którzy się temu sprzeciwiają. Polskie służby, które podlegały pod Morawieckiego, pod Ziobrę, pod Kamińskiego, wiedziały o wszystkim i nic z tym nie zrobiły. Za mniejsze rzeczy upadały całe rządy. A to dopiero początek, moi drodzy. Jeżeli nie należycie do ludzi, którzy. To ty trochę bardziej, piją do tych, wiecie, live coachów, którzy mają pióra we włosach, są w jedności z kosmosem i pewni tego, że, że ich świetlista. No, chodzi mi o to, że jeżeli mimo wszystko macie świadomość tego, że gdzieś tam w głębi duszy macie taki mroczny kawałek, mroczny obszar, który odpowiada za to, że czasem. Czujecie się trochę lepiej widząc, że inni też mają gorzej, to mam dla Was coś takiego. Kogoś takiego. Otóż jest to Polka, która miała wypadek samochodowy i miała dostać od ubezpieczyciela 760 tysięcy euro. To jest w przeliczeniu ponad 3 miliony złotych za uraz szyi i pleców, który miał ją praktycznie wyłączyć z życia na 5 lat. To jest dużo pieniędzy, za które można kupić co najmniej garaż w Warszawie i zatrudnić bezdomnego, żeby Wam go pilnował. Ale tych pieniędzy nie dostała, ponieważ ubezpieczyciel przedstawił w sądzie zdjęcie, na którym ta kobieta bierze udział w zawodach. W rzucaniu choinką. Fuh, ale nie, że z balkonu, wiecie, żeby tam nie, nie zostawić igieł w windzie. Nie, to był rzut choinką wzdłuż. Ona rzucała drzewem. I ona uznała, że nikt nie zauważy, że mimo tego, że ma uraz kręgosłupa i szyi, to rzuca drzewem. <śm> <śm> nie dostała tych pieniędzy. No a drugi przykład to już, to już jednak, to już jest przykład na współczucie. Bo mówimy o 87-letnim włochu, który zagrał za 2 euro w loterii Superenalotto. Sprawdził wynik losowania w gazecie i okazało się, że trafił wszystkie liczby. No i poszedł do kolektury. Poszedł, no bo bieganie to dopiero w tym wieku jest loteria. I na miejscu dowiedział się, że to nie są te numery. Gazeta, której sprawdzał, wydrukowała złe numery. Rozważa teraz ich pozwanie. Bardzo słusznie. A teraz pora na odrobinę prywaty w tym tygodniu. Chyba mam dla was Trzy sprawy. Pierwsza, no to kontynuuję misję poszukiwania sponsora dla Fundacji Atalaja. Fundacja Atalaja to jest fundacja, która pomaga młodym ludziom z domów dziecka wejść w dorosłość. No, i jak większość fundacji w Polsce poszukują sponsora, który pomógłby im w prowadzeniu, w toczeniu tej misji? Jeżeli macie firmę, albo pracujecie w korpo, które się zastanawia teraz, na co by tutaj przeznaczyć środki, piszcie na newsybezwirusa.gmail.com, przekieruję wszystkich tam, gdzie trzeba. Druga sprawa, no to w ostatniej chwili skończyło granie, będę w Paryżu 17 marca z programem Bańka. To będzie już bodajże za jakieś dwa tygodnie z kawałeczkiem, więc jeżeli macie wolny czas, chcecie się spotkać, zobaczyć program Bańka, strzelić fotkę, zbić piątkę, to zapraszam serdecznie. No i trzecia sprawa, czyli jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, fotkę, zbić te piątkę i zobaczyć program bańka, no to w tych oto miastach będę w najbliższym czasie. I to chyba tyle. <laughs> a link do wszystkiego znajdziecie w opisie do filmu. A co tam na świecie? No więc węgry nie blokują już wejścia Szwecji do NATO. Może już wstąpić do Paktu Północnoatlantyckiego, dzięki czemu Bałtyk będzie dużo bezpieczniejszy, a Niemcy zalegalizowały marihuanę. Będzie można mieć przy sobie do 25 gramów na własny użytek i możliwa będzie uprawa w klubach konopnych. Jeśli chodzi o legalizację w Polsce, no to w Sejmie jeszcze w zeszłym roku powstał zespół parlamentarny do spraw legalizacji marihuany, który składa się wyłącznie z posłów Konfederacji, której to Konfederacji połowa posłów zagłosowała przeciw legalizacji medycznej marihuany przy okazji poprzedniej kadencji. A w związku z tym, że to jest konfederacja, to zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Sejmu zespół nie spotkał się jeszcze ani razu. Kultura na wynos i w tym tygodniu duna część druga. W końcu widziałem, i moi drodzy, warto było czekać. Też od razu powiem, że po pierwsze, nie jestem obiektywny, bo pierwszej części się nie spodziewałem, a kiedy zobaczyłem, wgniotła mnie w fotel. A po drugie, nie jestem obiektywny, jestem zachwycony. Druga część dowodzi to, co obiecała pierwsza: epickie widowisko, które na każdym poziomie jest wybitne. Na poziomie wizualnym, sprana paleta barw sprawia, że widz czuje się. Cały czas jakby, wiecie, jakby był na pustyni, piasek chrzęści w majtkach, czuć, czuć taką suchość w ustach i tak jak bohaterowie łakną wody, tak widz pragnie więcej barw, czegokolwiek nasycenia, więcej różnorodności. Ale to pustynia, więcej się nie da. Fantastyczny efekt imersji. Poza tym przypominam, że reżyser to Denis Villeneuve. W jego Blade Runnerze można było zrobić stop klatkę, wydrukować ten kadr i powiesić na ścianie jako obraz. Tutaj tak samo, ale to jest zupełnie inny gatunek malarstwa. Warstwa muzyczna, czyli Hans Zimmer, który stworzył ścieżkę dźwiękową, która jest jednocześnie epicka, podniosła i niepokojąca. Czyli dokładnie tak jak warstwa fabularna. Feministki docenią to, że w filmie są zbalansowane, silne postacie i kobiet i mężczyzn, a najtwarci z twardych facetów docenią to, że choreografia walki jest naprawdę na świetnym poziomie, a sceny batalistyczne, no i będą też osoby, które będą narzekały na dłużyzny. Tylko tutaj pewnie będziecie narzekać na te sceny, w których reżyser wprowadza tą mistyczną warstwę fabularną. Bez niej film byłby bardzo dobry. Z nią jest doskonałe. No i, jak nie przepadam zachodzeniem do kina, tak ten film trzeba oglądać w kinie. Są sceny, które w pełni przeżyjecie, dopiero z ogłuszającym basem, który penetruje wam wątrobę wibracjami. Denis Villeneuve wyrastał po Christophera Nolana na jednego z tych reżyserów, którzy pokazują, że można zrobić film, który nie jest nijaką, uniwersalną, hollywoodzką papką przygotowaną przez asekuracyjnie podchodzących producentów, którzy nie chcą stracić pieniędzy, więc lepiej zrobić kolejną część kolejnej części, trzeciej części, kopii poprzedniej części. A Nolan i Villeneuve pokazują, że można zrobić film, który przyciągnie do kin miliony, zarobi miliona, a jednocześnie będzie artystycznie dziełem. A co tam poza tym w newsach kulturalnych? No to oficjalnie zapowiedziano, że reboot Naki Broni pojawi się w 2025 roku. Szaleńcem, który porwie się na wejście w buty legendarnego Leslie Nilsena będzie Liam Neeson. Zobaczymy. A jeżeli wybieracie się na koncert kultu w przyszłości, no to możliwe, że będzie on w nieco zmienionym składzie, ponieważ Piotr Morawiec, gitarzysta grupy, został aresztowany w związku z podejrzeniem wyłudzeń, których miał dokonać na sfingowane zgony. W Stanach Zjednoczonych, razem ze swoją rodziną, czyli z dzieckiem i ze swoją partnerką, miał załatwiać tam fikcyjne akty zgonu, po czym pobierać za nie pieniądze od ubezpieczyciela. Jeden plus przynajmniej spędzał czas z rodziną. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobił z i tym tygodniu człowiek, nie tylko, który jest narcyzem, ale też jest niebezpiecznym, śliskim cwaniakiem. Nazywa się Oskar Doroż. I mówi o sobie. Nazywam się Oskar Doroż, jestem renomowanym naturopatą. Z pasją i determinacją kwestionuje status nieuleczalności wielu chorób, oferując przy tym nowe, przełomowe perspektywy leczenia. Wygląda jak lekarz, mówi jak lekarz, ludzi, którzy mu płacą, nazywa pacjentami, ale nie jest lekarzem. Nie wspomina o tym jednak, ubierając się w ciuchy do złudzenia przypominające lekarskie. Po pierwsze, jeżeli sam o sobie mówisz, że jesteś renomowany, to znaczy, że ty nie jesteś renomowany. Po drugie, Oskar Doroż twierdzi, że jest w stanie uleczyć ludzi, uzdrowić ich metodami, które są tylko i wyłącznie czysto naturalne, a które medycyna ukrywała przed nami z jakiegoś powodu. Co znaczy, że jeżeli jesteście fanami płaskiej ziemi, jeżeli uważacie, że ziemią rządzą reptilianie, albo jakiś ukryty rząd światowy chce zlikwidować papierowy pieniądze, to znaczy, że tak, wpasujecie się w jego poglądy. No i macie tam już synergię. A dla tych, którzy teraz się odpalili, to ty nie wierzysz? To informacyjnie wierzę w to, że naturalne sposoby leczenia mogą świetnie współpracować z tymi tradycyjnymi. Sam chodzę do fizjoterapeuty, pozdrowienia, który pracuje na powięziach i łączy to wszystko z medycyną Dalekiego Wschodu i zrobił więcej niż ortopedą, którego byłem. Ale ten cwaniek sprytnie upodabniający się do lekarza twierdzi, że jest w stanie na przykład leczyć nowotwór witaminą D. Zna się na wszystkim i pomoże we wszystkim. Napisał moi drodzy już książki o problemach z tarczycą, o dietach keto, o dietach niskowęglowodanowych, o insulinoodporności, o anemii, pomoże przy leczeniu nowotworów, o organizmu z metali ciężkich, po wypadanie włosów, bo też taki specyfik ma u siebie w sklepie. No bo oczywiście musi mieć sklep, no bo na czymś ci zarabiają, tak? Młody człowiek, który nie ma żadnego wykształcenia medycznego, no a ma specjalizację i biegłość w tylu dziedzinach musi wstawać bardzo wcześnie rano. I wiadomo, że są ludzie, którzy łykają te jego przekręty, wyliczone tylko na to, żeby wyciągnąć od nich pieniądze. Jeżeli sami sobie to robią, spoko. Jeżeli to robią też swoim dzieciom, to już jest zdecydowanie daleko od spoko. Ale Oskar Dorosz jest tutaj w tym przeglądzie ceramiki nie tylko ze względu na to, że naciąga ludzi, ale też ze względu na to przede wszystkim, co powiedział. Ma, matka mi pisze, że po dwóch tygodniach helatacji dziecko zaczyna utrzymywać kontakt zrokowy, potem nagle zaczyna skupiać się na rozmowie i tak dalej. Także my to sobie odwracamy. Ale ten wysyp autystów jest naprawdę duży i przeraża mnie to, bo to też są osoby bez empatii, jeśli chodzi o autystów. Przepraszam niestety za stwierdzenie, ale mm, ja w Londynie o tym mówiłem. To są potencjalni zabójcy swoich rodziców, y, dlatego że dziecko autystyczne nie ma empatii. Y, no a jak nie ma empatii, no to trzeba się zastanowić, czy ma duszę, tak? bo my jesteśmy osobą, która y, na czyjąś krzywdę no, wyraża się jakimiś emocjami. Natomiast autysta, jak widzi, jak się kogoś zabija, no to on sobie pije kawkę, on sobie je ciasteczko, tak? I niestety to jest przykre, yy, ale mam taką znajomą, która ma siostrę autystyczną, no i ona mówi: Słuchaj, ta dziewczynka do mnie podchodzi i bije mnie w twarz. Tak, ni stąd, ni z zawód, tak? No, nie ma emocji i niestety to, to dziecko yy, przy okazji nie ma cech stadnych, tak? No, więc musimy się zastanowić, czy to jest człowiek, bo w pewnym momencie to już jest taki organizm w ciele człowieka, no ale niestety bez, bez cech ludzkich. Ty odpadzie ludzkiej godności. Rozumiem, że możesz naciągać ludzi na pieniądze. Nie różniąc się w tym momencie niczym od Łukasza Mejzy czy od Jerzego Zięby. Ale w taki sposób, nie mając żadnej wiedzy w tej dziedzinie, obrażać niewinne dzieci, to trzeba mieć doktorat z bycia śmieciem. Który wie i robi to cynicznie tylko dlatego, żeby kontrowersyjnymi wypowiedziami przyciągnąć jak najwięcej nowych fanów, a potem wciskać im te wszystkie maście i smarowidła, które masz w swoim sklepie. Ale w taki sposób, nie mając absolutnie żadnej wiedzy w temacie, w którym się wypowiadasz, nie możesz obrażać Bogu ducha winnych dzieci. Tylko po to, aby cynicznie obliczyć to na przyciągnięcie kontrowersyjnymi wypowiedziami, jak najwięcej ludzi, którzy oni wiedzą lepiej, oni wiedzą, że system wszystkich oszukuje, oni wiedzą, że lekarze też wszyscy wszystkich oszukują. Oni znają prawdę, on też zna prawdę. I wciskać im to wszystko, co masz w sklepie. Szorując moralnie po dnie tego samego szamba. No i się zaczęło. Filmy zaczęły znikać z jego strony i z YouTube'a. Na przykład film o depresji czy o anemii. Zachowała się tylko miniaturka. Zobaczcie w ogóle, jak swoją drogą zabawniona wygląda a do prokuratury wpłynęło zawiadomienie. Kochani, bardzo ważna informacja. Właśnie otrzymałam pismo od Rzecznika Praw Pacjenta i pozwólcie, że Wam przeczytam. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Oskara Dorosza w związku z jego aktywnością, w tym wobec dzieci w spektrum autyzmu oraz oferowanymi przez niego działaniami medycznymi bez uprawnień lekarskich w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Także słuchajcie, mamy sukces. Teraz jeszcze czekamy na informacje od Rzecznika Praw Dziecka. Pozdrawiam Was! No i Oskar Dorosz poczuł, że kontrowersyjne opinie, które do tej pory przysparzały mu fanów tych wszystkich szurów i tych wszystkich... Ech, tych wszystkich, okazało się, że to nie do końca się spina. Ja więc wystosował oficjalne przeprosiny na Facebooku. W których przyznał, że on to jednak nie ma dostatecznej wiedzy o autyzmie i dopyta ekspertów. Na co jego fani stwierdzili: Dobra, tam Oscar, każdemu zdarza się, to jest cytat: Każdemu zdarza się czasem coś palnąć. Palnąć to można. Nie wiem, powiedzieć do bezdomnego, że macie meble na sprzedaż, ale nie obrażać Bogu ducha winne, dzieci. To jest cyniczne, chamstwo obliczone tylko i wyłącznie na to, żeby łowić tych ludzi, którzy szukają swojego schronienia no, dla swoich teorii spiskowych i wciskać im to, co masz w sklepie. Zięba już usłyszał, Werek. To teraz pora na tego cwaniaka. Uff. Minuta ze zwierzakami i kłoką tym razem. Na wyrównanie ciśnienia. A w grudziądzu moi drodzy, drogówka postanowiła sprawdzić trzeźwość kierowców. I wybrali nieprzypadkowy termin, bo poranek po ostatkach, spryciarze. I okazało się, że na 1200 sprawdzanych kierowców wszyscy byli trzeźwi. Można na to spojrzeć dwojako: optymistycznie, że wszyscy w grudziądzu jeżdżą trzeźwi, albo podejrzliwie, że wiedzieli o kontroli. Trwa szukanie źródła przecieku. Zadajmy sobie teraz pytanie, co można zgubić? Można zgubić godność. Kiedy budzicie się rano ze świadomością tego, że decyzje, wszystkie, które podjęliście poprzedniej nocy, to nie są rekomendacje dla innych ludzi. A w głowie rozbrzmiewa pytanie, dlaczego macie brokat w tym miejscu? Bo umieszczenie go tam nie tylko wymagałoby waszej zgody, ale a nawet wręcz współpracy. Można zgubić sens w gonieniu za czymś, czego już nawet nie rozpoznajecie po latach. A coś, co miało być krótkim sprintem, zamieniło się w maraton, na orientację. Albo jak jesteście macierowiczem, możecie zgubić części tu polewa. Jak informują posłowie, kierowana przez Antoniego Macierewicza podkomisja Smoleńska otrzymała od prokuratury 23 elementy tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem. Pięć części zostało zniszczonych w toku badań, a pozostałe dowody podkomisja zgubiła. Mało tego, wychodzą kolejne kwiatki na tym klombie absurdu. Posłowie dotarli do raportu. Zaznaczam raportu. To są zapisy w raporcie. To nie jest coś zasłyszanego gdzieś na korytarzach. A w tym raporcie Dotarli do informacji, że. Ja na przykład, no marzę o tym, proszę Państwa, byśmy poznali kulisy eksperymentu, do którego miało dojść w ramach prac Komisji Smoleńskiej. E, mianowicie tam jeden z Panów proponował, żeby do dachu Trabanta przyczepić brzozę a następnie rozpędzić tego trabanta i zderzyć tę brzozę na trabancie, nie wiem dlaczego na trabancie, ze skrzydłem tu Tupolewa na lotnisku, żeby przeprowadzić taki eksperyment. I oni zupełnie poważnie, za ciężkie pieniądze dyskutowali o tym. A teraz bez związku z czymkolwiek chciałbym się z wami podzielić czymś, co mnie ostatnio rozbawiło. Albo czemu nie? Bo jak powszechnie wiadomo, każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie... Chce zmienić świat, coś tam, coś tam. I każde pokolenie, ostatnio przynajmniej, ma swoją nazwę. Ja jestem millenialsem, czyli mój etap wchodzenia w dorosłość przypadł akurat na przełom mileniów. Jest też pokolenie Y, pokolenie X, teraz wchodzą nowe. No i w tym wszystkim, w tym całym bałaganie pojawił się ktoś, bohater, który nie musi nosić peleryny, który postanowił to wszystko usystematyzować, tak żeby już nie było bałaganu. Nie wiem, gdzie to znalazłem, nie pamiętam, a może ktoś to przysłał, być może tak. Zobaczcie, ten genialny sposób systematyzowania pokoleń. Nie twórzmy kolejnych pseudonazw, pseudopokoleń, używanych tylko do celów marketingowych. Prawdziwe pokolenia są wyznaczane pontyfikatami kolejnych papieży, i ich nazwy biorą się od ich inicjałów. No, było tak, pokolenie p 2 było chyba coś takiego, czyli teraz to pokolenie, które aktualnie wchodzi w dorosłość, przy Franciszku będzie miało nazwę pokolenie F1. To będzie najszybsze pokolenie w historii. Było podium, jeżeli chodzi o przegląd ceramiki, a teraz chciałbym wyróżnić kogoś, kto tam no nieśmiało macha z peletonu, ale w stronę podium. Żabka w Tykocinie. Dokładnie jedna z żabek w Tykocinie, zakładam, że macie ich tam więcej. A dokładnie chodzi o czempionę intelektu, który prowadzi tam Facebooka i który wrzucił przy okazji Dnia Walki z Depresją zachętę, aby depresję odgonić małymi przyjemnościami i zaprezentowali dziesiątki sposobów na walkę z depresją. Bo jak powszechnie wiadomo, nic tak nie pomaga w walce z depresją, jak obżarcie się Słodyczami i zranie tego tanią wódą. I zakładam, że część z Was się oburzy, dobra, tam już ten się nie spinaj, człowieku, przecież co, to nic złego nie zrobili. Ale, właśnie przez takie małe rzeczy i przez takich ludzi, którzy ciągle bombardują informacjami, pseudoinformacjami, że no depresja to jest gorszy dzień. Przez takich właśnie ludzi, ci, którzy realnie chorują na depresję, nie szukają pomocy, bo biorą pod uwagę to, co mówią tamci, że a gorszy dzień zaleje wódą. Żabka z tykocina. mam taką propozycję. Nie wiem, czy istnieje taki dzień, ale jeżeli będzie, na przykład dzień walki z urazami kręgosłupa, no to wstawcie posta, że macie batony energetyczne dla tych ludzi z urazami kręgosłupa, żeby sobie ten uraz rozchodzili. A teraz segment, który nie ma nazwy, a w którym przedstawiam Wam, prezentuję różne dziwne odgłosy zwierząt. Albo normalne odgłosy dziwnych zwierząt. Chodzi o to, że zgadujemy sobie, co to za dźwięk zwierzęcia. I w tym tygodniu wracamy do formy quizu. Czyli dostaniecie teraz trzy podpowiedzi, potem ten dźwięk i sami zdecydujecie. Do kogo pasuje najlepiej. A więc dźwięk ten wydaje: A, gruby harcerz, któremu na biwaku zabrano gitarę, bo znał tylko jedną piosenkę. Nosorożec, który widzi, jak jego samica idzie z innym nosorożcem i ona nawet nie chce iść, tylko robi mu to na złość. Czy lew morski, który kłóci się z innym lwem morskim, ale zauważył, że tamten go nie słucha. To jest ten dźwięk. Macie już? Dobra, no to odpowiedź. A teraz pora na Psindera, czyli segment, muszę się wypośrodkować, czyli segment, gdzie przedstawiam wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby w ten sposób zaatakować swoją miłością. A w tym tygodniu kot. I nazywa się Sierpień, ale nie nazywa się tak, bo miał guza w mózgu. Po prostu tak wygląda. Trafił do weterynarza zapuszczony i postrzelony, ale udało się go postawić na nogi i teraz prezentuje się, proszę państwa, tak. Z określeń, które cisną się na usta, to dostojnie, filuternie, zawadiacko. Sierpień to wyjątkowo sprytny kot. Radzi sobie z różnymi łami główkami, jak te gadżety, w które wkłada się przysmaki, żeby było trudniej je zdobyć. Chodzi o to, że jeżeli na drodze między nim a przysmakiem coś się znajdzie, tym gorzej dlatego czegoś. Ma kilkanaście lat, ale to dobrze, bo nie w głowie mu udowadnianie przed kolegami, jaki to jest szalony i odważny i że potrzymaj mi piwo, a raczej cilowanie, drapanie, głaskanie, no ale wiadomo, nie pogardzi też zabawką. Idealny kot, jeżeli szukacie takiego, który będzie oszczędny energetycznie, a raczej skupi się na samorozwoju. Więc, jeśli szukacie takiego właśnie kota, no to dzwońcie pod ten numer, sierpień czeka na Was w Zielonej Górze. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez Psindera, otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu TipTop na akcesoria marki Trulaw i 10% zniżki na przyszłość, wyprawkę na 3,5 stówki ze sklepów TropiDoc lub Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość, plus pakiet o wartości 4 stówek od PetStars. A ode mnie wstęp za free na wszystkie imprezy z moim udziałem do śmierci mojej albo waszej. Jeszcze na uzupełnienie tematów politycznych, to od strony Zjednoczonej Prawicy wypływają stanogramy z podsłuchiwanego Obajtka, którego, dodam, podsłuchiwało CBA za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, kiedy był szefem Orlenu. Kontrola najwyższą formą zaufania, jak powszechnie wiadomo. I jest to moim zdaniem element kampanii, która już się rozpoczęła i która jest równie ciekawa jak ta samorządowa, a mianowicie o to, kto wyścig, o to, kto zajmie fotel po prezesie. I to jest serio, to jest materiał na oddzielny odcinek. Chyba kiedyś taki zrobię. Bo to wygląda jak gra o tron. Mamy tam Ród Morawieckich, Ród Ziobrystów, Ród Czarnków, Ród Sasinów i jest też Hodor w postaci Andrzeja Dudy, który ciągle wierzy, że nadaje się do czegoś poza trzymaniem drzwi. I jest ich oczywiście więcej, ale to jest w ogóle ciekawe. Tak, będzie, będzie odcinek specjalny o, tym, o tej grze o tron po Jarosławie. To też jest fajny tytuł. Do rzeczy: Ród Morawieckich zabezpieczył się poduszką finansową, zanim odstąpił od władzy. Ta poduszka finansowa to oczywiście z pieniędzy z budżetu, bo jak dowiedzieli się dziennikarze Radia Z, fundacja założona przez Michała Dworczyka w ciągu ostatnich czterech lat dostała 60 milionów złotych z kancelarii premiera Morawieckiego, kiedy Dworczyk był tam szefem tej kancelarii. Na skali bezczelności to jest zjedzenie jabłka, ostatniego jabłka, na oczach sklepikarki i stwierdzenie, że och, szkoda, że nie ma pani jabłek, bo bym kupił. A z drugiej strony rządzącej nowy minister finansów już zdążył przyznać nagrody i premię pracownikom tego resortu. W sumie poszło 3 miliony 900 tysięcy złotych i dostały je 1203 osoby. Zwolennicy tej decyzji powiedzą klasyczny argument, że a, bo poprzednicy dali więcej. No tak, ale wy macie być inni, więc ogarnijcie się. No, i jeszcze z plusów obecnie rządzących, to Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie odblokowania kolejnej transzy unijnych środków dla Polski. 60 miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy i 76 miliardów euro w ramach polityki spójności. A co tam na froncie przyszłej walki z robotami o władzy nad światem? Zapytacie? Bardzo dobre pytanie, zawsze trzeba być czujnym. Otóż, w poprzednim odcinku, niosłów przy okazji premiery tego nowego narzędzia od sztucznej inteligencji o nazwie Sora, które generuje wideo na podstawie tekstu, zauważyłem, że. To też nie, jest, nie było super odkrywcze, że planowanie, na przykład w tym momencie kariery programisty, długofalowe, jest dosyć ryzykowne, w świetle tego, że sztuczna inteligencja odbiera tam już pracę. No a teraz zgodził się ze mną Jensen Huang, szef NVIDIA, który stwierdził, że uczenie dzieci programowania nie ma teraz większego sensu, bo w niedalekiej przyszłości będzie się tym zajmowała sztuczna inteligencja. Jego zdaniem, młodzi ludzie powinni skupić się teraz na rozwoju bardziej przydatnych i praktycznych umiejętności. Wymienił m.in. biologię, edukację, produkcję i rolnictwo. Ja nie wiem, czy w Polsce w tym momencie ta teza by się przyjęła, jeżeli chodzi o rolnictwo. No i oczywiście część ekspertów mówi, a on nie wie o czym mówi. No więc, bycie ekspertem bardzo często zakłada to, że jest się teoretykiem. A pan Huang, no on nie jest teoretykiem. Jest szefem Nvidia, a Nvidia jest w samym centrum ewolucji, jaką niesie AI. Firma posiada 80% udziałów w rynku chipów sztucznej inteligencji. A w ubiegłym tygodniu przedstawiła wyniki finansowe i wskoczyła, uwaga, na trzecie miejsce najdroższych spółek notowanych w Stanach. Zaraz za Microsoftem i Apple. A z dobrych wiadomości, kiedy już będziemy walczyć z robotami o władzę nad światem, okopani w tych gruzach po kiosku ruchu, to są ludzie, którzy słusznie, patrząc w przyszłość, już myślą o małych centrach dowodzenia w przydomowych ogródkach. Na usta ciśnie się gromkie brawo. Brawo, brawo, brawo. Jest to postawa obywatelska godna pochwały. Co tam w sporcie? Jeżeli dzisiaj nie klaskamy ani razu. Co tam w sporcie? Jak klaskałem. Kornelia Olkucka została przyjęta do teamu formuły czwartej Mafii Racing. Muszę to przeczytać, bo to jest bardzo <laughs> ciekawe zdanie. A Bartosz Nowicki z Lewkowa pod Ostrowem został mistrzem świata w slalomie motolotnią. A siatkarze projektu Warszawa w rewanżowym meczu finałowym Pucharu Challenge pokonali na wyjeździe Mindvero Volimonca 3-1 do i sięgnęli po to prestiżowe trofeum. Kronika kryminalna, w której penetrujemy rubieża świata zbrodni. I na początek ktoś, kto prawie trafił... Bo bingo w kronice kryminalnej jest wtedy, kiedy łamiesz prawo przynajmniej na pięć sposobów. I w tym tygodniu to bingo bardzo zdecydowanie zaliczył pewien mężczyzna w Gdyni. Nazwijmy go Wojtek. Zaczęło się niewinnie, bo policjanci zarejestrowali, jak Wojtek łamie dwa przepisy na drodze. Zakaz wjazdu oraz zakaz ruchu w obu kierunkach. Więc zatrzymali Wojtka do kontroli. Tu już mamy dwa. Okazało się, że Wojtek ma przymocowane do auta tablice rejestracyjne nie ze swojego auta. Znaczy nie od tego, bo to auto prawdopodobnie było kradzione. Podobnie jak prawo jazdy, które miał i kartę bankową, którą posiadał. To już mamy pięć. Oczywiście musiał mieć też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, no bo to jest standard, no także podstawy trzeba spełniać, tak? A potem policjanci otworzyli jego bagażnik i w bagażniku znaleźli chrupki kukurydziane i maczety, siekiery i noże. Może miewał problemy z otwarciem opakowania tych chrupek, czasami są z tym problemem jak czasem. No wiecie o co chodzi, nie da się, nie da się Zębami próbujesz, też się nie da. Do tego zegarki, kosmetyki i słodycze pochodzące najprawdopodobniej z kradzieży. Ten pistolet to jest ASG, także nie na ostrą amunicję. I lufkę z zawartością suszu roślinnego, która tłumaczyłaby obecność chrupek. Do tego był trzeźwy, ale pod wpływem narkotyków. Chętnych zapraszam do liczenia, bo wydaje mi się, że tutaj jest... Może nawet podwójne binko? Kto wie, kto wie. Mocna czołówka. A teraz przenieśmy się do Finlandii. Jak podaje agencja Associated Press, fińska policja znalazła auto. Kradzione auto. 380 km na północ od Helsinek w miejscowości Lapua. Dokonali oględzin, podczas których odkryli w aucie komara, który był już najedzony. A więc pobrali krew od tego komara, którą sobie wcześniej wyssał, z kogoś, kto był w aucie, i wysłali do laboratorium. Tam testy wskazały na mężczyznę, który już widniał w kartotece i znalezionego tego mężczyznę. Mężczyzna stwierdził, że to nie, nie jego ugryzł komar, komar ugryzł tego drugiego i to ten drugi jest złodziejem. No i teraz prokuratura musi stwierdzić, czy ten dowód można w ogóle brać na poważnie, czy nie. Ale czujecie to? Badania DNA laboratoryjne przy skradzionym pojeździe, jeżeli chodzi o nasze standardy, to e, historia, którą pewnie e, starzy widzowie znają na winie, ale przytoczę, bo, bo jest urocza. Otóż, kilka lat temu skradziono mi motocykl, Suzuki Bandit. Po jakimś czasie, to minęło chyba z 3 lata, 3-4 lata później, dostaję telefon z komendy policji. Panie Karolu, jakaś kobieta mówi, znaleźliśmy Pana motocykl. Okazało się, że jest w Wielkiej Brytanii. Mówię, no to co mam teraz robić? I ona z rozbrajającą szczerością powiedziała... Szczerze mówiąc, to pierwszy raz mi się przytrafiło, żeby pojazd się odnalazł, więc muszę poszukać kogoś, kto będzie wiedział, co robić. I poszło szukać kolegi, który wie, co się dzieje, jak się odnajduje pojazd. W tym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o badania DNA przy zaginionych pojazdach. Często piszecie do mnie w listach... Czytałem ostatnia z teliksa, pomyślałem sobie, że zrobię papirusa. To nie wyszło. Karolu, sprawa jest. Otóż chciałbym poznać dziewczynę, ale moje umiejętności uwodzenia, no nie są wybitne. Próbowałem tego tekstu, czy bolało, kiedy spadłeś z nieba, ale jak się okazuje, nie pasuje, kiedy dziewczyna jeździ na wózku. Jak się domyślasz, ten tekst, czy nogi cię nie bolą, bo chodzisz mi po głowie, też nie został, nie dostał aprobaty. Nawet nie potrafię puścić oka, tak zalotnie. Weź coś dorać, co ci zależy, jak normalnie puścić oko. Yy, kojarzysz takie urządzenie? Yy, to się przyklejało na przykład na mięśnie brzucha, takie elektrody, które sprawiały, że te mięśnie się aktywowały. <ścoughs> I to wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na patronajcie, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, że macie coś fajnego, czym chcecie się podzielić. Piszcie do mnie najlepiej na maila gmail.com. Instagram też jest OK. Kolejny odcinek w piątek o godzinie 19:00, udanego weekendu, weekendu tudzież tygodnia. Do zobaczenia. Cześć.